początek, przedstaw się, z jakiej jesteś klasy? Jestem z czwartej klasy, jestem Rafał. No i jestem tak najbardziej utalentowany z całej klasy. No właśnie, Rafał, powiedz mi, co to za instrument? Akordeon. Rafał, od ilu lat już grasz? No, będzie teraz od 2. Wiemy. Powiedz mi, kto w domu gra u ciebie? Mój wujek, mój tata i mój jeszcze jeden wujek. Czyli cała rodzina jest muzykująca. No. Powiedz mi, jak spędzacie Wigilię w domu? Ja, my z tatą gramy, a mama szykuje kolację. I powiedz mi, jaki jest wtedy nastrój, jak się tak gra? Taki fajny przy świecach i w ogóle tak fajnie. Co czuje się w takim momencie, jak się gra? Taką dumę i w ogóle. Z radnym tej tutaj okolicy, tej szkoły. Panie radny, dzisiaj bardzo piękny jarmark świąteczny. No rzeczywiście jest to naprawdę bardzo piękny jarmark i tutaj dzięki szkole i w ogóle zaangażowaniu całej tutaj młodzieży tej szkolnej, to całe przygotowanie, ten wystrój, nastrój, no naprawdę jest fantastyczny i bardzo dobrze, że to nie jest pierwszy taki, który już od kilku lat tutaj jest aktywowany i jak widać coraz większa frekwencja, że no po prostu ledwo może tutaj ta szkoła pomieścić tylu tutaj chętnych i na naprawdę jest to coś pięknego, co już wprowadza nas co najmniej w ten nastrój świąteczny, taki już ala w większym gronie wigilijnym i no piękna sprawa. Co na dzisiejszym waszym stoisku możemy skosztować? Pierniki, ciasta, mamy barsz, śledzie z rodzynkami i orzechami. Kto to przygotował wszystko? My, cała nasza klasa, łącznie z rodzicami. Na co zbieracie? Na wycieczkę klasową. Uda się zebrać? Myślę, że tak. Powodzenia życzę, dziękuję. Dziękujemy. Tą szczekę jeszcze tam. Jestem przewodniczącą Rady Rodziców tej szkole i nazywam się Beata Głowiena. No jarmark odbywa się już od kilku lat w naszej szkole. W tym roku każda z klas organizuje swoje stoisko i wszystkie pieniążki, które zbiorą, są przeznaczone na cele danej klasy. W zeszłym roku był taki konkurs, że mieliśmy wystawy językowe. Każda klasa, jakieś państwo sobie wybierało i potrawy na przykład z danych państw były, tak? A w tego roku daliśmy im dowolną rękę i robią co chcą. Co chcą. Widzimy również nie tylko potrawy zimne, ale również i ciepłe. Tak, są potrawy na ciepło, na zimno, są ciasta, desery. Także naprawdę i są wyroby robione przez rodziców, przez dzieci. Także naprawdę jest wybór dosyć duży. Dzisiaj również widzimy na scenie bardzo bogaty przygotowany program. Tak. Jest program przygotowany przez dzieci, z wszystkich klas, maluchy i starsze, no i oczywiście przez chór, tak?